Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Strzelmy sobie randomka. Dzisiaj jeden z najlepiej opancerzonych pojazdów w grze, niszczyciel 10 poziomu, amerykański T-110-3. Tego niszczyciela zakupiłem wczoraj, kiedy uzbierałem odpowiednią ilość kredytów. Rozegrałem już parę bitew, szukałem też jakiejś tam wybranej, oczywiście do Versusa z E4, ale niestety nie udało mi się tego jeszcze osiągnąć. Może dlatego, że najlepszy wynik to było lekko ponad 4000 uszkodzeń, tam chyba 4400. Jak mi się nim ogólnie gra? Jakie są moje wrażenia? Najlepiej chyba podsumuję to wszystko pierwsza bitwa, kiedy zadałem 0 uszkodzeń na ukrytej wiosce. Nie skłamię, po prostu dorwał mnie Conqueror i 7 i wyjechałem tak, że byłem pomiędzy nimi, no i po prostu nie zdążyłem się już obrócić. Niestety nie jest to 2-6-3, jeżeli chodzi o obrót. I też musiałem troszeczkę poginąć, aby zrozumieć, jak należy grać konstrukcją bez wieży. Oczywiście jestem przyzwyczajony do czwórki, którą grałem jakiś czas temu i tam ja spokojnie gram jak czołgiem ciężkim. Tutaj sytuacja ma się troszeczkę inaczej i trzeba grać dużo, dużo ostrożniej. Więc czołg. Ten deck nie jest zły. Na pewno jest dobry, jeżeli graliśmy wcześniej tą linią, graliśmy te 9-5, te 2-8, zrozumiemy tą maszynkę, będziemy potrafili się wczuć. Ja jako świeżo upieczony kierowca tego pojazdu mam oczywiście problemy i przez to proszę nie oceniać czołgu na podstawie tego, co ja pokazuję, bo ja gram po prostu piach. Ale nie skłamię, jeżeli powiem, że lepiej mi się gra telekami z wieżą i dlatego na samym początku już ten pojazd jest po prostu nieadresowany konkretnie do takiego kierowcy jak ja, tak? Ja jako czołgista preferuję mieć wieżę, no a tutaj jej nie mając mam problemy, aby się odnaleźć. Na pewno największa wada, no to oprócz braku wieży, mułowatość, dość długi czas przodowania i pancerz, jeżeli przeciwnicy załadują złota albo mają w okolicach 300 penetracji. Niestety dadona płyta jest weak pointem, zawsze była, będzie. Jakiś punkt tego czołgu musi być w miarę możliwy do przebicia dla przeciwnika, no i to jest właśnie ta dadona płyta. Włas oczywiście nie jest weak pointem, to tak dla osób, które również nie widują tego niszczyciela zbyt często. Niestety nie jest to weak point, choć bardzo bym chciał. Zazwyczaj spotykam ten czołg po przeciwnej stronie i wtedy już wolałbym z łatwością go eliminować. Ale nie, spokojnie. Na razie dwa oddane strzały. To jest moje drugie podejście do nagrania z tego pojazdu. To tak szczerze od razu mogę powiedzieć. Pierwsze to właśnie było 1200 uszkodzeń, także w tym momencie już mam więcej. 2000. Potem strzelę w prototypa. Zobaczcie, on będzie celował mi we włas. Ja mu pozwolę strzelić we włas i on traci w tym momencie pocisk. To jest właśnie to. No, na razie się odnajduje nawet. Dobra. Drugi kill. No, spokojnie sobie przodujemy. To jest ponad 14 sekund. Ja tutaj nie mam super załogi, to tak w ramach informacji. Moduły to wiadomo, dosyłacz, wentylacja i przycelowanie chyba. Dobra. Strzało dane. Przyjmę za 300 około. Może do gąsienicy przyjmę. 16 to również jest damage, który mogę przyjąć. Jestem debilem. Jestem skończonym ołówkiem. Kurna, no przecież mogłem naprawić gąsienicę i przycelować, ale chciałem poczekać, może się naprawię, zdążę. Kurna, no nie wierzę w to. Jaki to jest... Mam szansę na epicką bitwę, a ja to rujnuję, no kurwa. No, marnuję szansę na epicką bitwę w tym momencie, moi drodzy. Sami to widzicie. I jeszcze WTF tu jedzie, cholera jasna, no już... Przecież... Wszystko muszę, kurna, zniszczyć. Dobra, jadę.
No nie! Odnajduje się wygrzatymi ścicielem, moi drodzy. To jest po prostu jakaś paranoja. No nie, no to... Dobra, jest, jest. Kurde, gąsienica. I teraz będzie chciał mnie objechać. Wyceluję od razu w tą stronę. To mogło być 6000 uszkodzeń. I ja nie skłamię. To... Tak wygląda wynik. Przyznam. No nie jestem kurna wkurzony, no przecież to mogła być ładna bitwa z 6000 uszkodzeń, a gówno jest takie coś tylko. Dobra. Druga szansa. Jest jeszcze nadzieja. Żartowałem. Nie ma żadnej. Murowanka. Nie ma artylerii, więc teoretycznie powinienem coś tam postrzelać. Zastanawiam się tylko, gdzie pojechać. No pojadę w lewo na tą bazę, bo jeszcze pojadą wszyscy na kapę, ja pojadę w lasek i nie zdążę. Dobra. Muszę przestać myśleć o tej poprzedniej bitwie, naprawdę. Ja muszę przestać o tym myśleć, bo to mnie rozprasza. Pozytywne myślenie. O czym mogę myśleć pozytywnym? No nie mogę się skupić. Ciepło jest jeszcze i to też dodaje problem. Siema Multi, nagrywasz? Oczywiście, no słuchajcie, ja zawsze nagrywam. Nagrywam nawet jak nie gram, też nagrywam. Nagrywanie jest włączone 24 na dobę. Fajnie, że mamy wielu awkujących. Czterech? Okej, okay, trzech. Czterech. Pięciu? Nie, czterech. Wow. Ciekawe jaki jest... Dobrze, budzą się, dobrze, dobrze. Jednak nie. Chyba ta czerwona ikonka, że już jest bitwa, nie zadziałała, albo... Może oni są w plutonie i specjalnie tak wkływali. Nie wiem, nie wiem. Już widzę, że dyszka jedna, jedna dziewiątka... dwie dyszki są tam. No dobra, czyli ta flanka... pewnie będzie sobą... trzymana przez nich. Zobaczmy, czy oddam strzał. Uuu! No niezły początek. Nawet niezły. Nie ma arterii, także ja sobie mogę spokojnie tutaj jeździć i... będę w miarę bezpieczny. Szkoda tylko, że nie mam perków na naprawianie. To by mi bardzo pomogło. Czy będę miał stąd przestrzał? No nie, no oni są w dole, więc nie będę miał przestrzału. To się zmieniło już dawno temu. Ciekawe co kapuje, mam nadzieję, że jakiś niszczyciel 10 poziomu, chciałbym coś postrzelać. Pershing, o. Nie no, to tutaj się przejedziemy, tam ta flanka pewnie będzie się trzymała jeszcze sporo czasu, więc wygląda to na zwycięską bitwę, zresztą XP mówi też wiele chyba. Ło! Teraz takie strzały dość trudne trafiam. Nawet nieźle. Tutaj 90, tamte 5-4, tamte trójka. Jak Tiger. Ho. Mówiąc wprost. Nie wiem, co mam się teraz zabrać. Pojechałbym w prawo, ale nie będę miał żadnego wsparcia i 90 mi objedzie. Powinienem zostać tutaj i chyba poczekać na błąd jakiegoś przeciwnika. To te 5-4 chyba zaraz podjedzie tutaj. Poczekajmy, może... No niestety. Pershing tak wychyla się i nikt nie odda mu, to jest dobre. To jest naprawdę dobre. Pershing cały czas się wychyla. Aż dziw, że nikt nie celuje w niego. Is 8. Dobra, jest lepiej, jest lepiej. Chyba trzeba pomóc temu MX-owi 30. Przegrywa walkę z T5-4. Ale cały czas Pershing oczywiście jest problemem dla mnie. Nie, da radę, chyba da radę.
Nie dał rady. IS-8 włączył się do walki. 3000 uszkodzeń. Oczywiście tutaj muszą brać pod uwagę to, że przeciwnik kapuje bazę, ale uwierzcie mi, to nie jest teraz żaden problem. IS-8 zbije bazę spokojnie. I tutaj strzelają. Kurde, przebił mnie z APK, nie wiem jak on to zrobił. ...3300 uszkodzeń. No zaraz będę miał taki wynik jak w poprzedniej bitwie, niestety. Parę metrów. No strzelę w tą trójką, strzelę. Tingnij się tylko proszę, nie z damage'em, nie z damage'em. Idzie Bacchatillion z prawej. 90, ej kolego, ale ty potrzebujesz wsparcia. Powinienem dać znać o tym. No i dupa. I teraz wcale sytuacja nie wygląda dobrze. Oczywiście. Wcześniej jak oddawałem takie strzały średnio ważne, to... No i teraz Bacchatillion tu wyjeżdża. Kurde no. Ale oni go rozwalą chyba. Nie mogę się obrócić, bo mnie zdejmą. Niestety. Tak to wygląda właśnie. Ten Bacchatillion dalej żyje. Wyobrażacie sobie to? Jak ja bym tak wyjechał Bacchatillionem, to nie wiem ile bym przetrwał, ale na pewno nie tak długo. Dobra, jeden. Plec zaraz padną. Przegraliśmy tą bitwę niestety. No szkoda. A to wcale nie było przegranem. Po prostu w pewnym momencie niepotrzebnie nasi tutaj zjechali w takiej ilości. Powinni tylko tego pressinga trafić i byłoby w porządku. Ten E3 pewnie zrobił dwa razy tyle co ja. No niestety. Jedna porażka, jedno zwycięstwo. Z czego tak naprawdę ta pierwsza bitwa wyglądała gorzej na początku. Też jednak troszeczkę chyba za słabo zagrał Lasek. Wydaje mi się, że tam powinni nasi gracze zrobić dużo więcej. Tyle czołgów przyjechało, prawie nikt nie został zniszczony. No i takie są tego skutki. T49 ostatni czołg lekki. No, ucieka, ale oczywiście... Zbić bazy nie zbije w ten sposób. Ma chałbicę. Może zdejmie jeszcze tego rób przynajmniej. WZ-11. No on właśnie mnie zniszczył. No właśnie zgoda. To jak mówiłem, niestety jak przeciwnicy widzą E3, to ładują golda i pancerz nie jest aż tak istotny. 300 uszkodzeń, no to jest słabo trochę z chałbicy, no ale wiadomo. Nie przebił pancerza. No i koniec. Jak byłem wkurzony, tak teraz jestem podwójnie wkurzony. Bo jedną bitwę ja zawaliłem, a drugą to no jednak mój team. Zobaczmy wynik. 4205 uszkodzeń. 2 kile. No i znowu troszeczkę zawiodła mi skuteczność. Tam powinien być przynajmniej jeden strzał z uszkodzeniami więcej. No i to by było na tyle. W takim smutnym akcencie muszę zakończyć ten odcinek. No, czasami tak bywa. Przynajmniej wiecie już, że jak zrobię porównanie tych dwóch niszczycieli, to no... Musicie tak naprawdę sami decydować o tym, który jest lepszy, bo ja nie do końca udzielę prawdziwą odpowiedź, tak? Także to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.